Na depresję częściej zapadają kobiety. Te statystyki są różne, ale generalnie to mniej więcej jest dwukrotnie wyższy odsetek. Czynniki są bardzo różne tego stanu rzeczy. No, uwzględnia się niewątpliwie czynnik biologiczny, zwłaszcza ten element tak zwany hormonalny, bo psychiatria i endokrynologia są ze sobą silnie związane, ale również czynniki psychospołeczne, gdyż no, mimo różnego rodzaju parytetów cały czas rola taka psychospołeczna kobiety jest nieco gorsza niż mężczyzny. Istnieją też czynniki takie, nazwijmy to sobie, zdroworozsądkowe. Kobiety chętnie się zgłaszają do lekarza. Jeśli mają problem, to próbują go rozwiązać. Mężczyźni raczej rzadziej wstydzą się swoich słabości, a jeśli już, to rozwiązują je w ten sposób, że tam gdzieś sobie pójdą, wypiją parę drinków albo komuś pogrożą pięścią, czy sobie, powiedzmy sobie, wezmą jakieś narkotyki, tak żeby sobie się rozładować. Problem depresji przez wielu ludzi rzeczywiście jest bagatelizowany. No, nie do końca wiemy, dlaczego jest taki stan rzeczy. Myślę, że zawsze jak za wiele tego typu spraw odpowiada brak odpowiedniej edukacji. Bo trudno zrozumieć człowieka z depresją. Wszyscy myślą, że jeśli tam powiedzą, weź się w garść, tam jedź sobie na urlop, odpocznij, to że zrobią temu człowiekowi za przeproszeniem dobrze. Depresja musi być leczona. To jest bardzo istotna kwestia. A bywa także wielkim wsparciem, powinni być najbliżsi, nie zawsze są, bo niezrozumienie tej choroby, nie, jakby osoby, które tego nie przeżyły, mają często z tym problem, żeby się pogodzić z takim stanem rzeczy. Dlatego jeszcze raz, edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja, to jest to, co warto robić. To jest to, co robi Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji już od ponad 10 lat, organizując między innymi Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.